Cześć, tu Diana i Sasza. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was bardzo łatwą choreografię. Nie tylko łatwą, ale również piękną i romantyczną. W kolejnych lekcjach opowiemy Wam, jak zatańczyć bardzo elegancko, naturalnie i zarazem sprawić duże wrażenie na gościa. Będzie to na pewno choreografia, w której każdy będzie mógł poczuć się sobą. Tak jak już wspomnieliśmy na samym początku, nasz układ będzie bardzo łatwy i naturalny. Postaramy się więc użyć jak najbardziej naturalnych kroków. Pierwszy taniec, który z Wami przećwiczymy, nazywa się blues. Pokażemy Wam, na czym polega ten taniec. Najpierw bokiem. Nie tyłem jak zawsze, tylko bokiem. Teraz rozluźnijmy kolana i spróbujmy je wyprostować. Rozluźniamy i prostujemy. Czyli zobaczcie, najważniejsze się nie bujać, nie siadać, nie wstawać, tylko mieć taki bounce naturalny w ciele. Raz, dwa, trzy, cztery. Idziemy na boczki i tańczymy najbardziej popularny krok na świecie, two step. Krok, dostaw, krok, dostaw, krok, dostaw. I w połączeniu z tymi kolanami, które Wam pokazałem, które naturalnie, delikatnie prostujemy na uderzenie każde w muzyce, dostajemy krok podstawowy bluesa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Postarajcie się, aby wasze ciało również się poruszało w rytm z kolanami, żeby nie były oddzielone stopy od góry. Spróbujmy teraz zatańczyć razem. Zatańczymy w tak zwanym trzymaniu zamkniętym, czyli przybliżamy się do siebie. Panowie układają swoją prawą dłoń na łopatce partnerki, a dziewczyny opuszczamy po prostu lewą rękę na ramię partnera. Nie wieszamy się, nie ciągniemy za marynarkę, tylko po prostu kładziemy rękę. Krok, dostawić, krok, dostawić, krok, dostawić, krok, dostawić. W tym kroczku możemy również się obracać. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jest to krok dużo lepszy niż na przykład bujanie z nogi na nogę, ponieważ w bardzo wolnym tempie bujać się do muzyki jest trudne i non-stop jest albo za wolno, albo za szybko. Czyli ten krok, dostaw pozwoli Wam również trzymać się tempa. Dokładnie. Czyli bujać się na boki każdy potrafi, natomiast zobaczcie, jeśli będziemy się również robić te same kroki, ale bujać się w ten sposób, będziemy wyglądać bardzo, bardzo sztywno. Czyli spróbujcie, aby wasza góra nie bujała się na boki, tylko jesteśmy razem, patrzymy się na siebie, połączeni jesteśmy sztywno w ramię. Tutaj napieram na partnerkę, partnerka oporuje. Tutaj ściskam z drugiej strony, czyli mam taką pełną kontrolę, tworzymy jedną całość. I zobaczcie, jeśli opadamy i podnosimy się, to robimy to jednocześnie. Nie robimy mocniej, wyżej, w różnym czasie. Nie mamy luzów pomiędzy sobą, tylko tworzymy jedną całość. Możecie się do siebie tu bardziej przytulić. Popatrzeć. Jeśli macie szeroką suknię, dziewczyny, możecie stanąć również troszkę dalej od siebie. Ten krok daje nam bardzo dużo możliwości. Polecamy ten krok ćwiczyć do muzyki tak długo, ile macie czasu, ponieważ im dłużej to potańczycie, tym większą pewność siebie, pewność ruchu, I więcej kociego ruchu zdobędziecie. Tak, i będzie to wtedy bardziej naturalne, bardziej wasze. Jest to krok prosty, ale trudny, ponieważ nie da się go zatańczyć po prostu od razu, tak? Tylko trzeba troszkę poćwiczyć. Przechodzimy do kolejnego tańca, który używamy w tej choreografii. Jest to disco waltz. Dlaczego disco waltz? Ponieważ w tym utworze nie mamy trzy liczenia jak w walcu normalnym, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, tylko mamy inne rozliczenie. Czyli rozliczenie naszego disco walca będzie troszkę oszukane. Przypomnijmy sobie albo nauczmy się najpierw kroków podstawowych walca angielskiego. Wolny, szybki, szybki. Wolny, szybki, szybki. Wolne, szybkie, szybki liczymy w disco walcu, natomiast w zwykłym walcu to by było raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I wracamy do rozliczenia wolny, szybki, szybki. Wolny, stoimy w rozkroku,
szybki, szybki, dostawiamy. Lewa do tyłu, wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki. Kroki do przodu robimy odpięty. To nam pozwoli zrobić płynny ruch i nie zatrzymywać się przy postawieniu. Tak? Jeśli zrobimy krok z góry, będzie to widać w całym ciele, w całej ramie. Staramy się poruszać się płynnie. Wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, czyli raz, dwa i raz, dwa i raz, dwa i raz, dwa i. Żeby poruszać się tak wolno i płynnie, używamy sporo mięśni, ponieważ zobaczcie, stawiając nogę do przodu, jeśli rozluźnię nogę, to właśnie to powoduje takie drgawki w ciele. Natomiast jeśli palce trzymam do góry, do siebie i płynnie przez mięśnie wchodzę i mam tutaj, zobaczcie, takie miękkie kolana, którymi się amortyzuje, to cały czas moja góra się porusza płynnie, ale wymaga to ode mnie troszkę więcej wysiłku. Nie tańczę z takim rozluźnionym ciałem. I spróbujmy teraz razem. I raz, dwa, raz, dwa. Odpięty, krok do przodu. Odpięty, tak samo w obcasach. Odpięty, krok do przodu. Czyli jak macie szpilki, nawet bardzo wysokie, spróbujcie nie omijać, czyli nie tańczyć na paluszkach, tylko od obcasa na palce. Tak, bardzo ważne jest to też, panowie często boją się nadepnąć na swoją partnerkę i krok robią od razu przez palce, właśnie na taką płaską stopę. Wtedy ruch będzie zatrzymany. Nie będzie tej naturalnej płynności. Żeby nie robić od razu takiego kroku ostrego do partnerki, należy nogę najpierw wysunąć. Czyli zanim pójdziemy, przeniesiemy ciężar ciała do przodu, nogę wsuwamy, czyli robimy takie przygotowanie, które informuje partnerkę, którą nogę idziemy, w którą stronę i dopiero wchodzimy. I to samo robimy do tyłu. Najpierw idzie noga i dopiero ciężar ciała. I noga wolny, szybko. Szybki, wolny, szybki, szybki, wolny. Pozwala to również nie przewracać się, czyli jeśli mamy za sobą nogę, dużo płynniej jesteśmy w stanie przejść. I tak samo do przodu. Jeśli wyrzucimy ciężar ciała i w trakcie zrobimy krok, będzie to widać w ciele. Jeśli zrobimy krok przed siebie i dopiero przeniesiemy, to jest szansa, że będzie to płynniejsze. Dobrze, a teraz nauczymy się tańczyć obrót w prawo, czyli ten sam krok podstawowy, który już na pewno umiecie. Zaczniemy kręcić cały czas w prawo. Ustalmy, że w obrocie w prawo nie robimy innych kroków niż krok podstawowy, który już umiecie. Jedynie co zrobimy, to dokręcimy górę w prawą stronę. Czyli tańcząc ten sam kwadrat będę obracał ramę i odpowiednio swoją partnerkę. I za ramą będą się dokręcały stopy. Czyli zaczynamy w miejscu najpierw. Wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki. I teraz dokręcam ramę, a robię te same kroki. Wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki. Wystarczy na pierwszą lekcję. Przećwiczcie te dwa tańce do muzyki i przejdźcie do kolejnej lekcji.